miał. Tak się mu rozwinęło sprytnie, że od wędkarza kupił. A tu kuźwa olej, panie, z auta przywalającego wypyrsknął. A 3 benzynowa, ale 11 braknie. 18 rok. O GTD to dieselek. Ładny 16 rok. No. Tak 14 sądzę, że może kosztował. 13 może. No właśnie, no właśnie. Serce kroi zawsze i ból jest. A to każde, nie tylko jeden, ty masz jeden problem, że ci brakuje zawsze tysiaka albo dwa, bo niby jest grubo. Ale jakbyś dodał tego tysiaczka, to już byś miał młodszy, większy, lepszy. To prawda, tylko że nie zawsze warto się żyłować chyba, kurde, żeby to jeździć 10 km do pracy. No nie, dla siebie satysfakcja to takie rzeczy. Gdzieś tu skaczamy? Tam jest takie przejście gdziekolwiek za Skodą. Tu jest mur graniczny u pana Alika. Mur graniczny. Już jesteśmy w innym świecie zupełnie. Jak przez tajemną ścianę. Tu jest taki płot jedyny do wyjścia. Dywan do modlitw. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda dywan do modlitw, to suszy się. 7, przepiękna. Ma parkowanie z tyłu, nie ma jakaś taka goła jak na 7. Może producent myślał, że kierowca ogarnie wzrokiem i umysłem, gdzie ten tył ma na 7 metrze. Chyba nie w longu, ale tak, 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 tam bardzo proszę. Niech rolniczy. Rzeczy są niespotykane tutaj. A wiem, że jest sporo kolekcjonerów. Sporo. Taka wersja. Klimatyzacja. Widziałem tam guzik. Widziałem guzik z gwiazdką. Tutaj gdzieś kupiliśmy. Co to kupiliśmy? Passata. Ci go Paweł wiezie komuś. Tu salon Mazdy się okazuje mamy. I to jest Bayer. Tu Passata ogarnęliśmy. Tak jest. Nawet wiem, gdzie stało, bo widzę puste miejsce. Paweł już go wiezie. R. Passat w RC. Tu coś grubiej, może akurat. Honda Golfik. Kombi. Mazda, Volvo Mazda. Papier. Są Passaty. Z kluczami 1.6 TDI. Nie ma co zerkać. Polo takie nowe? Całkiem nowe polo, może akurat benzyna? Diesel niestety. To jest polo GTX, no. Polówka GTX. Kurde, no, nowa GTI, nigdy nie pytałem, bo nie miałem odwagi, żeby polo GTI-ka jakiegoś tam mocnego, konnego. Tutaj coś fajnego, auć, zahaczyłem się poszlakiem. Wychodzę, bo tłok. Coś kupiliśmy fajnego. Kurde, ci języków świata jest. Ładna lampa. Parkowanie przodem. Sportline to jest, bo... A jest, faktycznie. Takie wdzięczne sportline'owe. Ciekawość mnie zżera. 19. Ile
sobie wycenią. Karo, krótki, przyjemny pojazd. Kolor sztuczny. Samo chodziło. A w moim co kupiłem było martwe pole. I były cztery kamery. Sporo Fordów, o ładne. Piękny S-line'owy. Czerwony na S-line, na panu ramię. A w środku niestety brak S-line'a i co? I dwie strefy klima i co? I manualna skrzynia i te takie dziwne brązowo-czerwone fotele. Ale kolor bardzo poprawny. Nie znamy rzeczywiście. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.